Puchar Polski nie dla Lecha. Rezerwy kolejorza w finale na szczeblu okręgu poznańskiego przegrały z Polonią Środa Wielkopolska 1-3. Spotkanie rozpoczęło się znakomicie dla gospodarzy, którzy już w 9 minucie objęli prowadzenie po niespodziewanym strzale z rzutu wolnego Damiana Buczmy. 6 minut później było już 2-0 dla Polonii, gdy w zamieszaniu podbramkowym najsprytniejszy okazał się Dawid Lisek. Na pierwszy celny strzał poznaniaków trzeba było poczekać do 30 minuty i próby Niklasa Zulciaka. Gospodarze tego dnia byli skuteczniejsi i w 38 minucie prowadzili już 3-0. Rzut karny na gola zamienił Krzysztof Bartoszak. Lech przed przerwą mógł zmniejszyć straty, jednak swoich sytuacji nie wykorzystali Mateusz Klichowicz i Niklas Zulciak. Nie mające nic do stracenia rezerwy od początku drugiej połowy ruszyły do frontalnych ataków. Te przyniosły efekt w 49 minucie. Po strzale Zulciaka źle interweniował Adrian Lis i Piotr Kurbiel wykorzystał prezent. Ten sam duet był bliski zdobycia kolejnej bramki 5 minut później, jednak tym razem Kurbiel posłał piłkę nad poprzeczką. Niewykorzystana sytuacja podcięła skrzydła Lechitom, którzy do końca spotkania nie byli już w stanie zagrozić bramce gospodarzy. Uczulaliśmy zawodników na stałe fragmenty gry, które dobrze przeciwnik wykonuje. Pokazywaliśmy, analizowaliśmy to, no jednak nie uszczegliśmy się błędów, które w konsekwencji spowodowały to, że po tych stałych fragmentach straciliśmy chyba 3 bramki. Także no boli to, bo uważam, że to jest chyba najłatwiej pokryć. Może przeciwnik zaskoczyć z jakiejś akcji, z kontry, ale no przy stałych fragmentach raczej nie powinno nam się zdarzyć. Tym bardziej, że mieliśmy się, można powiedzieć, w miarę już doświadczony zespół. W drugiej połowie mimo to zaatakowaliście, spróbowaliście walczyć mimo fatalnego wyniku 0-3 do przerwy, to jest bardzo kiepski wynik. No i gdyby szybciej padła druga bramka, to kto wie, jakby się ten mecz chyba ułożył? No nie mieliśmy już za wiele do stracenia w tej drugiej połówce, więc postanowiliśmy, że wyjdziemy już na dwóch napastników, że będziemy zdecydowanie wyżej atakować i, no i spróbować odwrócić losy tego spotkania. No nie udało nam się do końca. Po części no, wpadła bramka w dobrym momencie, wydawało się, że pójdziemy za ciosem, że może jeszcze gdzieś tam druga i w końcówce spróbujemy pokusić o ten remis, który by dawał jeszcze tą dogrywkę, no ale niestety nie udało się. Wynik jest taki, jaki jest i uważam, że no, Środa zrobiła to, co do niej należy. No, wypunktowała nas po tych stałych fragmentach i wygrała to spotkanie. Dodatkowy minus to kontuzja Macieja Wilusza. Co dokładnie się stało? No nie wiemy, co dokładnie. No, podejrzanie jest złamania nosa, ale czy tak faktycznie jest, to dopiero pokażą badania.